Witam serdecznie. Dzisiaj jest trochę nietypowe wideo, dlatego że chciałam Wam pokazać gafę, którą popełniłam, wielkie bubu, które zrobiłam w czasie tego turnieju, który obecnie trwa. Moje wideo są po to, żeby się uczyć, uczyć się również na moich błędach, więc proszę, może przejdziemy krok po kroku. Okej, mamy turniej, naładowany atak. To jest ostatni dzień walk. Ja już swoje wszystkie walki oddałam. Tak jak widać, przegrałam trzy ataki. Czym się charakteryzuje ten turniej? Jest szybkość ładowania wszystkich bohaterów wynosi szybko, czyli to jest świetny moment do wykorzystania naszych wolnych bohaterów, dlatego że wszyscy bohaterowie będą na prędkości ładowania 65, niezależnie od tego, jaka jest ich startowa, wyjściowa prędkość. A wiadomo, że im wolniejszy bohater, tym najczęściej mocniej uderza, albo te jego właściwości specjalne są mocniejsze. No i oczywiście w tym turnieju teraz nie można użyć innego koloru. Obecnie z tym kolorem jest fioletowy, więc tak jak widać, ja sobie ustawiłam moją drużynę. Mam czterech żółtych bohaterów i jednego czerwonego. Superstar minusem Nima jako bohater, jako lekarz. Terminus jako wskrzeszacz, 8-bit jako obniżający obronę przeciwnika, szczególnie przeciwko żółtemu kolorowi. No i Goldman, który według mnie jest jednym z lepszych tanków, żółtych tanków w grze, dlatego że on jakby obniża celność tych atakującej drużyny. Według mnie Nima jest najlepszym żółtym tankiem. Goldman jest jakby na drugim miejscu, ale ponieważ u mnie Goldman ma 7 emblematów, a Nima nie ma żadnego, więc dlatego Nima poszła jako flank. Okej, no więc tutaj na razie wszystko jest w porządku. Ustawiłam tak jak chciałam, bohaterów, nie ma problemu. Zajrzyjmy teraz, jak wygląda mój dziennik turniejowy. Więc tak, jak wspomniałam, trzy przegrałam ataki, resztę mam wygrane. Moje obrony są, tak jak widać, jestem na poziomie obrony A. Przegrałam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przegrałam sześć ataków na siebie. Przepraszam, czyli przegrałam sześć obron w sumie. Sześć razy moja obrona się poskładała i teraz tak, uważam, że przynajmniej trzy z tych obron mogłam spokojnie wygrać, gdybym nie zrobiła jednego wielkiego bubu. Więc proszę, wróćmy teraz do mojej drużyny atakującej i zobaczmy, jak Ala, mistrzyni świata, ustawiła sobie, jaką sobie ustawiła broń. Broń własnej produkcji na terminusie. Naprawdę. O, nie wiem, jak to się stało. Ja wiem, że ja mieszałam moją obronę i ustawiałam różnych bohaterów, przestawiałam ich miejscami. Jakimś cudem musiałam źle nacisnąć. Ustawiłam broń własnej produkcji na terminusie. Spójrz nawet na taką zwykłą rzecz jak statystyki, gdzie ta broń ma atak 80, obronę 80, czyli na poziomie, nie wiem, chyba dwugwiazdkowej broni. Dla porównania tutaj Toreador, czyli pięciogwiazdkowa żółta broń, atak ma 242 i obronę 214. Ło, matko. Więc po prostu załatwiłam się tym. Mimo to zobaczcie, jak obrona sobie świetnie poradziła. Także to są, jeżeli macie któreś z tych czterech żółtych bohaterów u siebie w kolekcji, a jeżeli macie czterech, to tym bardziej, to jest priorytet do levelowania, do maksowania, naprawdę są świetni. A wracając, no więc tak to wygląda. No, jestem w tej chwili w rankingach, jestem na którym miejscu? Na 10. miejscu. Oczywiście moja obrona da mi punkty na koniec dnia, bo one są dopiero wtedy naliczane. Tutaj są tylko punkty za atak w tym ostatnim dniu i za obrony za poprzednie dni, dlatego że to jest w tym takim cyklu 24-godzinnym, ja są te obrony naliczone, więc zobaczymy, gdzie ja skończę. To ostateczne miejsce będzie pokazane dopiero jak turniej będzie zamknięty, czyli ile on jeszcze trwa? 18 godzin, 19 godzin, więc jeszcze się dużo może zdarzyć. W każdym razie to jest takie przypomnienie. Pamiętajcie, sprawdzajcie bohaterów i sprawdzajcie broń, naprawdę, bo to no, naprawdę przedszkolny błąd.
Okej, to tyle się chciałam podzielić. Życzę Wam udanych walk, udanego weekendu i do zobaczenia w następnym wideo. Pa, pa!